cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Nasz gość jest poza studiem, a w studio będą goście, ale zanim przejdziemy do tematu głównego i do śniadania, kilka faktów. Jesteśmy w siedzibie Unity we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za to, że możemy tutaj być. Krótko o tym, czym są turkusowe organizacje. Taką szybką prezentację podam. Dwa slajdy aż. Pierwsza rzecz. Trzy filary turkusu. O co chodzi z turkusem? Są tak zwane trzy filary, które zostały wymienione w książce Pracować inaczej, od której się zaczęło tutaj to, co teraz widzimy. I pierwszy filar, czyli samoorganizacja. To są firmy, w których nie ma takiej roli szefa, którą do tej pory obserwowano, gdzie przychodzi ktoś, wszystko wie, rozkazuje, nakazuje i inni mu raportują, tylko to zespoły, to ludzie wiedzą, co jest najważniejsze i oni wyznaczają swoje priorytety. Druga rzecz, która wyróżnia tę organizację, to że jest autentyczność. Jeżeli masz smutny dzień, to masz smutny dzień, nie ukrywasz tego, po prostu jesteś sobą tak samo w pracy, jak i w domu. I trzecia rzecz, po co robimy to, co robimy? Są pieniądze, muszą być, ale one nie są celem samym w sobie. I właśnie to cechuje turkusowe organizacje. Dzisiaj będziemy mówić o kulturze organizacyjnej, a szczególnie będziemy omawiać cztery case'y. Marek, nasz dzisiejszy gość, odgraża się, że będzie aż pięć case'ów, także o samych śniadaniach. Kto za tym stoi? No jesteśmy społecznością pasjonatów, entuzjastów. Tutaj widzimy zdjęcie właśnie z konferencji w Krakowie w 2019 roku. Sam na niej byłem i jedna z osób, która tutaj też jest na zdjęciu, też jest dzisiaj naszym gościem w studio, także może potwierdzić, że tak właśnie jest. Jeszcze tylko z takich szybkich ogłoszeń. 28 maja robimy turkusowe siadanie na szlaku. Będziemy w górach, także serdecznie zapraszam. To będzie takie luźne spotkanie entuzjastów z całej Polski, także myślę, że warto się poznać. A teraz o samym Marku, naszym gościu. Marek jest seryjnym przedsiębiorcą. Jak mówi, ma rolę strażaka w firmie Brass Willow. Oficjalnie jest członkiem zarządu tej firmy. Jego żona Kate była już kiedyś naszym gościem, opowiadała, jak to wyglądała ta historia, a dzisiaj on podzieli się czterema, jak mówi, pięcioma case'ami o kulturze organizacyjnej. Ja już dołączam do nas Marka. I witamy Cię, Marku. Cześć, Ciuluk, tu Marek. W firmie mówią na mnie, że jestem... Hej wszystkim w studio, witam wszystkich. Pokazujemy zdanie. Też. Cześć. O, widzę, mamy dzisiaj wyjątkowy tłum w studio, pamiętając, jak to było zazwyczaj. Ciekawe jest, powiedziałeś, że jestem mężem Kate. To takie uczucie, jak czasami się mówi, że kobiety są określane przez mężczyzn. Ja mam taki przykład, w którym moja żona jest najbardziej sławna w naszym małżeństwie i fajnie być określany również przez nią. Podoba mi się to. Była pierwsza na turkusowym śniadaniu, także co mogę powiedzieć. Dobra, jestem Marek. U mnie w firmie mówią na mnie, że jestem Markusz, człowiek arkusz. Trochę żartując. I dzisiaj, będąc pod prysznicem, zastanawiałem się, że jak się jest łysy, to się, czy się myje głowę szamponem czy mydłem. Jak ktoś w online wie, o, jak wiecie w online, to napiszcie mi, czym się powinno mieć łysą głowę. Bo jestem gadżeciarzem, to jest element poznawania mnie i kupiłem sobie fajną golarkę i od tego czasu muszę golić głowę. I nie wiem, czy mam ją myć. Dobra, o czym będziemy dzisiaj gadać? Nie ma prezentacji, tak jak Luke powiedział, ale to nie dlatego, że nie chcę marnować czasu, tylko dlatego, że jestem tatą, więc dad jokes cały czas będą. Tylko dlatego, że jedyny slajd, jaki mógłby być na tej prezentacji, to jest taki wielki, różowy, niewidzialny jednorożec. Dlatego, że mam wrażenie, że te firmy, w których pracujemy, są takie niespotykane na rynku, jak te jednorożce. I polerko. Yeah. Chodzi o to, że chciałem powiedzieć o braku obiektywizmu, że ja nie widziałem wszystkich firm, nigdy nie pracowałem w dużej korporacji i mam świadomość, że dla części z was to o czym opowiadam, to co się dzieje, to jest zupełna magia. To są... Parę razy ludzie do mnie przyszli i powiedzieli, okej, Marek, to, co opowiadasz, jest bajką. Tam coś musi być innego, ponieważ takie firmy nie istnieją. Więc jeżeli potrzebujecie prezentacji, to zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie niewidzialnego, różowego jednorożca i to jest to. Nie pokażę wam żadnych slajdów z tekstem, bo to odwróci uwagę od dyskusji, od tego, o czym rozmawiamy. Co się dzisiaj będzie działo? To potem napiszę gdzieś na LinkedInie, jaka golarka. O czym dzisiaj będziemy gadać?
jest tak, że jak idziecie na koncert rockowy, to zazwyczaj ktoś wam powie, że jesteście ulubioną ich publicznością. Jesteście najlepszym miastem, najlepszą publicznością, jaką do tej pory widział taki artysta. Ja wam powiem tak samo, jesteście najfajniejszą publicznością, w związku z tym dostaniecie 5 case'ów, a nie 4, bo was wyjątkowo lubię, mimo że was nie znam. Czas na drogę. Dobra. To pomysł jest taki, najpierw powiem wam o case'ach, potem mam parę takich haków, zdań, żeby złapać z wami dyskusję, o czymś porozmawiać i może to będzie ciekawa baza, fundament do dyskusji, ale najpierw opowiem wam o paru przypadkach. 15 lat temu duża firma logistyczna, która wtedy dostarczająca usługi dla logistyki, która eksperymentowała ze związaniem SaaS, czyli Software as a Service. I dostarczała usługi logistyczne dla wielkich firm. Ja tam pracowałem jako admin, to była moja pierwsza praca po studiach albo jeszcze w czasie studiów. I presja była taka, że jeżeli system się wysypał, to wielki kontenerowiec z Szanghaju nie był w stanie wypłynąć, bo nie wygenerowały się etykiety logistyczne, albo stawała linia produkcyjna Porsche, albo jakiegoś innego producenta samochodów, bo nie dojechały części, albo nie dało się ich przewieźć z jednego magazynu do drugiego. Więc byłem w takiej sytuacji, stał nade mną prezes, a ja naprawiałem switcha czy innego routera, żeby dało się to wygenerować. I wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale tam było świadome zarządzanie kulturą organizacyjną poprzez marnowanie czasu. Firma składała się z ekipy deweloperów i obsów, adminów i tych obsów było zdecydowanie za dużo. Mniej więcej 2 razy więcej obsów niż powinno być w takiej firmie. I jednocześnie przychodziło się do pracy, sprawdzało się wykresy, czy wszystko działa i przyszło się na godzinną przerwę. Wyobraźcie sobie, 6 adminów idzie na godzinną przerwę na kawę. I potem na obiad też idzie sobie na godzinną przerwę. I nikt w ogóle nie miał z tym żadnego problemu. Te godzinne przerwy służyły do synchronizacji. I jakby nie było procesu. Nikt nie powiedział, nie przychodził Scrum Master z biczem, mówił, teraz będziecie robić przerwę, teraz jest wasze daily planowanie, robicie retro. Nie, to było nie. Po prostu management dał tą przestrzeń na to, żeby oni siedzieli w kuchni, pili kawę, gadali o czym chcą, ale tak naprawdę powodowało, finał był taki, że zarządzali ryzykiem. Nie, bo ci admini zdążyli ze sobą pogadać, tam jeden powiedział, słuchaj, wydaje mi się, że tam gdzieś się kończy miejsce na dysku, pewnie warto pójść dzisiaj sprawdzić, tam jakieś pakiety wolniej latają, nie wiem, do Frankfurtu, to może pójdźmy, zobaczmy, co tam się dzieje. Nie było żadnego procesu, ale daliśmy czas na to, żeby było marnowanie tego czasu. To znowu marnowanie czasu w takim cudzysłowie, bo ci ludzie, pomimo tego, że gadali o tym, jakie były mecze wczoraj i kto wygrał żużel, to gadali jednocześnie o pracę. Drugi przykład to jest mój własny startup. Ja potem było tak, że skończyłem studia, był taki czas, kiedy wszyscy dokładali startupy, to ja też założyłem startup, bo co? Dostaliśmy walizkę pieniędzy i ponieważ to nie były moje pieniądze, były czyjeś inwestorów, to była silna presja na to, żeby pracować. Więc przez 4 lata cisnęliśmy, kodowaliśmy, nie? Kodowaliśmy, siedzieliśmy po godzinach, kodowaliśmy, pisaliśmy testy i nie było czasu na nic, bo cały czas trzeba było programować, cały czas trzeba było pracować. Wiecie, prawie że robić Velocity tak naprawdę. I więcej linii kodu. I to był ten moment, w którym ja wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, że trzeba marnować czas w firmie. I że to, że pójdziemy gdzieś na kawę i będziemy sobie gadać o czymś innym niż praca za pieniądze inwestorów, to też jest w porządku. Wynik był taki, że mieliśmy bardzo niskie zaangażowanie w zespole, pomimo tego, że mieliśmy super ludzi. I ci ludzie, zamiast skupić się na optymalizacji biznesu, czyli tego, jak dowieźć jak najszybciej produkt do klienta, jak najszybciej dostarczyć mu wartość, tak skramowo mówiąc, to skupili się na doskonaleniu rzemiosła, czyli 100% test coverage, bardzo chcieli, żeby były tam CI/CD były zaimplementowane paręnaście lat temu, nie? To wtedy jeszcze była nowość. Bawiliśmy się we wszystkie fajne rzeczy techniczne, zamiast skupić się na dostarczeniu
wartości klientowi. Więc nie marnowaliśmy czasu, nie budowaliśmy wartości zespołowej, po czym nie dowiedzieliśmy produktu. Tak naprawdę był to trochę fail biznesowy, że nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy. Wynik był taki wprawdzie, że sprzedaliśmy ten startup i tam jakby dalej to się gdzieś toczyło i ten software dalej żyje i ten zespół, ale byliśmy tak blisko, nie marnując czas, żeby nie być efektywnym. Znaczy w ogóle to nie byliśmy efektywni. Potem mam taki kolejny case. Firma z branży telco. Firma, która dostarczała rozwiązania integrujące systemy do zarządzania sieciami GSM-owymi. GSM-y, LTE, 4G, 5G i tak dalej. I na przykład taki soft, który pozwala jeżeli... Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy wiecie, operatorzy telekomunikacyjni najdroższe, co mają, to są licencje na częstotliwości. Wykupują od rządu w przetargu sobie jakąś częstotliwość i mogą na niej ustawić sobie maszty nadawcze i dostarczać usługi na nich. Internet, telefony, SMS-y. I optymalizacja tego, jak w tym paśmie iluś tam megahertów zmieścić jak najwięcej klientów, to jest kupa kasy. I ta firma dostarczała soft, który właśnie pozwalał optymalizować to. I tam były 4 duże zespoły, strasznie duży kod, kod z zaszłościami historycznymi. Jak sobie pomyślicie o tym, że to są stacje nadawcze w jakichś dziwnych krajach, India, Pakistan, gdzieś Afryka. Są też wszystkie kwestie fizyczne takie, jak pod takim kątem ustawić antenę, propagacja fal radiowych, częstotliwości, efekty Dopplera. Tam jest mnóstwo trudnej fizyki, więc ten kod był bardzo złożony. To naprawdę tak trzeba było długo pracować nad tym, żeby w to wejść. Problem był taki, że nie marnowali tam czasu, bo to trzeba było, nie było czasu taczek załadować, nie? Trzeba było już jak najszybciej dowieść. I to, co się stało, to zarząd kupił piłkarzyki, wiecie, super. Grali ludzie w piłkarzyki w czasie pracy, ale zbudowały się więzi społeczne dzięki tym piłkarzykom, tylko że one były pozapracowe. I poprzez to, że ci ludzie chodzili na piłkarzyki i sobie tam grali, to powstało podziemie w pracy. Powstała opozycja do firmy. I to był moment, miejsce, w którym ludzie sobie narzekali na to, że coś było nie tak. Więc tak naprawdę dali piłkarzyki, być może nie dopasowując metodę do kultury organizacyjnej, nagle się okazało, że ugryzło ich to w nogę. Potem w tej samej firmie była pewna zmiana. Taka, że część zespołu odeszła, podziemie zadziałało. Kate zrobiła odjazdowe szkolenie dedykowane dla całego zespołu z taką symulacją o tym, jak budować zespoły. I przebudowaliśmy i tam świadomie, jak zbudować strukturę zarządzania. Czyli generalnie wypłaszczyliśmy się, nie? Sam pozbyliśmy się części tej warstwy zarządzającej. Było czasem tak, że programiści awansowali na menadżerów, bo byli dobrymi programistami, a okazywali się, że nie zawsze byli dobrymi menadżerami. Nie? Tak czasem bywa. I tam zaczęliśmy świadomie marnować czas. Wyobraźcie sobie, że co czwartek zaczęliśmy robić wspólne robienie śniadań. Poświęcaliśmy 3 godziny całego zespołu na układanie kanapek. Nie? Zaczęliśmy robić retro. Mówiąc o tym, że to jest retro, to nie było retro. To była eksperyment, który powodował, że wszyscy, jest standard taki branżowy, że powinniśmy robić retro w firmie. To był powód, żeby się spotkać. Nie robiliśmy retro, tylko to była okazja o tym, żeby ludzie gadali. I gadali o wszystkim, tak? Bo znowu siedzieliśmy godzinę na sali, cały zespół. Chcę policzyć, że tam, nie wiem, 20 osób siedzi na sali przez godzinę, to jest 20 godzin pracy, 100 euro za godzinę, nie? To się robią pieniądze. To, ale oni gadali o wszystkim. Nie zawsze o pracy. Ale dzięki temu, bo zbudowało się zaufanie wśród ludzi. Zbiliśmy hierarchię i ci najcichsi ludzie przestali się bać odzywać. Bo wcześniej było, to często takie, że w tłumie są ludzie, którzy są głośniejsi, cichci.
A ci cichci są cichci, a nie znaczy wcale, że czegoś nie wiedzą. Taki efekt mierzalny był taki, że udało się zbudować takie zaangażowanie, że pomimo problemów biznesowych, wyobraźcie sobie, że firma nie płaciła przez pół roku pensji i ci ludzie dalej pracowali. I to jest tak zupełnie mierzalne. Będziemy mówić o mierzeniu, ale to jest zaangażowanie jak dla mnie pod sufit, że ktoś ci nie płaci przez 6 miesięcy i ty dalej tam chcesz pracować. I jak odchodzisz, to płaczesz, bo chciałabyś dalej tam pracować. Na pewno potrzebujemy o tym porozmawiać. W sensie głębiej, bo to jest mocne. Ja właśnie widzę, że robisz notatki, bardzo się cieszę. No. Będziemy mieli o tym dyskutować. No, jeszcze obiecałem wam dwa case'y, to opowiem o nich. Potem firma z branży AI-owej, machine learningowej, która urosła z około jednej, dwóch osób do 10 i potrzebowała nauczyć się, jak budować zarządzanie czymś takim. I to, co tam zrobiliśmy, to znowu... I znowu była taka kultura, że trzeba pracować. Nie? Trzeba pracować, bo nie ma co marnować czasu. Trzeba robić biznes. I tam wymusiliśmy stworzenie retra. I to był pretekst. Znowu cały zespół spotykał się na retro, którym przy ludziach, którzy nie wiedzieli, jak się robić retro, żeby robić retro, to też przydają się jakieś wartości, zaufanie i tak dalej. Ale to, że retro musi być, jakby wszyscy wiedzą, że potrzebujemy mieć retro w firmie, to był powód, dla którego wszyscy na to retro przychodzili. I pamiętam, zaczynaliśmy od tego, że każdy miał przyjść na retro i powiedzieć jeden fun fact. Zdura zupełna, nie? Ale powodowało to, że ludzie się zaczęli odzywać na spotkaniach. Że ludzie... Potem zaczęliśmy się zadawać takie głupie pytania, co możemy robić lepiej, jakieś parę łajów i tak dalej. I wynik tego, że wprowadziliśmy tygodniowe retro, które nie działało jako retro. I ja pracuję w firmie skramowej. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powiem, okej, Marek, wdrożyłeś tam retro, ja się będę bardzo krzywił, bo to nie było retro. Takie prawdziwe retro, jak w Scrum Guide. Tak? To wynik był taki, że zmieniliśmy formułę realizacji projektów. Że udało się spowodować, żeby projekty nie realizować jednoosobowo, tylko wieloosobowo. I tam powstał efekt synergii. 1+1 równa się tam 2,5, nie? Prawie 3. Zaczęły się pojawiać pierwsze refleksje nad procesem. W firmie, która potrzebowała się tego nauczyć. Więc zrobiliśmy, wiecie, artefakt retro, które nie było retro, a zaczęliśmy marnować na nim czas, gadając o fun faktach. A mieliśmy bardzo konkretny wynik. I ostatni case, to jest firma, która obecnie pracuje. Firma mojej żony, słuchajcie, wraz z Willow. Firma szkoleniowa i wraz z Willow. I było, jak myślę, że warto przysłuchać opowieść Kate pół roku temu o tym, jak wraz z Willow powstawało. W wielkim skrócie było tak, że była to firma, której wyszło, po czym się rozpadła praktycznie do zera i zaczęliśmy budować ją 2 lata temu od nowa. Czyli najpierw z tych parunastu osób zeszliśmy do jednej osoby, była tylko Kate. Teraz znowu rozrośliśmy się do parunastu osób. I w związku z tym, że ta firma powstała od nowa, to trzeba było ją od nowa zbudować. Mamy takie pytanie od Wiktora. Co to jest retro? Co to jest retro? To jest takie spotkanie, taki artefakt, w którym rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, tym, co można byłoby zrobić lepiej. Niekoniecznie po to, żeby rzucać blame i oskarżać ludzi, że ty zawiniłeś, ale zastanowić się o tym, jak możemy na przyszłość zrobić coś lepiej. Jestem pewien, że zaraz ileś osób, które jakby wiedzą, czym jest retro, tak naprawdę będą w stanie poprawić. Zapraszam was do tego, pomóżcie mi powiedzieć lepiej, czym jest retro. Więc wyobraźcie sobie... pluralizmie kiedyś. Jeszcze raz? On sam mówił kiedyś o pluralizmie. O czym? Pluralizm. Pluralizm? Czyli o wieloznaczeniu. Dobra. Marnowanie czasu w Braswillą. Braswillu powstało z popiołu. Jesteśmy firmą skramową. Trochę. Tak ludzie nas postrzegają. I zaczęła się pandemia. I zaczęliśmy robić daily w naszej firmie, bo byli ludzie, żeby robić daily. I nie wiem, czy wiecie, w Scrum Guide jest napisane, że daily ma trwać 15 minut, nie więcej.
i Scrum Masterzy są zachęcani do takiej twardej facylitacji, żeby włączyć zegar, minęło 15 minut, wygonić wszystkich ludzi z sali i koniec. Chodzi o to, żeby ludzi trochę nauczyć takiego timeboxingu. I my, będąc firmą, która teoretycznie tego powinna uczyć, zaczęliśmy robić daily, które miało 1,5 godziny. I robiliśmy to w pełni świadomie. Chodziło o to, że zaczęliśmy budować świeży zespół w czasie zdalności i ci ludzie potrzebowali wymówki po to, żeby ze sobą pogadać. Po to, żeby zbudować więzi społeczne. Po to, żeby dowiedzieć się, że ten dzisiaj był chory, tamten miał synka, który poszedł do piaskownicy, ta dzisiaj gotowała parówki, a ten będzie się golił, tak? I nie wie, czy ma myć się mydłem czy szamponem. Więc zrobiliśmy daily, które było zupełnie niezgodne z przepisami, ale sprawdziło nam się, bo udało nam się zbudować relacje z tymi ludźmi w zdalności, w warunkach zdalności. Z ludźmi, których zatrudniliśmy zdalnie i pracowali z nami zdalnie i mamy z nimi relacje. Zaczęliśmy świadomie mówić o tym, że wszyscy ludzie, jeżeli macie szansę zobaczyć się fizycznie, idźcie na wspólny obiad. I firma ma taką politykę. Każdy ma kartę płatniczą firmową. Idźcie sobie na obiad, firma wam za to zapłaci. I to jest jakby czas firmowy, nikt wam tego nie będzie liczył. Cała firma się cieszy z tego, że ktoś poszedł na obiad, bo w tym czasie budujecie relacje. Daily, podsumowanie. I wiecie, na daily robiliśmy w ogóle spotkanie statusowe. To jest coś znowu, co jest wbrew. Nie powinniśmy mówić o tym, jaki jest status. Robiliśmy. Przyznaję się do tego. W styczniu tego roku poświęciliśmy 6... Dzięki, Ania. Fajnie, że napisałaś. W styczniu tego roku poświęciliśmy całym zespołem 10 osób 6 dni roboczych, mniej więcej po 8 godzin. Straszna kasa, jak to policzycie. To da się kupić fajne auto już. Poświęciliśmy na to, żeby podzielić się na zespoły. I teraz jak siądziecie sobie, zastanowicie się, ok, macie 10 osób, podzielcie się na zespoły, to nie wiem, zrobimy to w pół godziny. My na to poświęciliśmy 6 dni. Dlatego, że w tym czasie, gadając o tym, jak chcemy się podzielić na zespoły, tak naprawdę ustaliliśmy, jaki jest cel firmy, zupełnym przypadkiem, ustaliliśmy, jakie mamy wartości firmowe, ustaliliśmy, dlaczego chcemy pracować w takich zespołach i kto czym chce się zajmować. I to była taka przestrzeń, w której każdy powiedział, słuchajcie, ja w zasadzie przyszedłem tu pracować jako do marketingu, ale najchętniej bym wystawiał faktury, bo nie lubię tego marketingu. Po czym przyszła druga koleżanka, która powiedziała, że ja tu zostałam zatrudniona, żeby wystawiać faktury, ale bardzo chciałabym robić marketing czy social media. No to przyszedł Marek i powiedział, że słuchajcie, ja jestem dziekanem szkoły i nie lubię tego, bo to wymaga systematycznej pracy, której ja się źle czuję. I dzięki temu, że daliśmy taką przestrzeń, zmarnowaliśmy mnóstwo czasu. Jak mówię, to jest dobry samochód stojący pod garażem za te 6 dni. Wyszło mnóstwo rzeczy, które byśmy normalnie nie wyciągnęli. Gdybyśmy zrobili twardą facylitację i powiedzieli, mamy teraz pół godziny na ustalenie, nie każdy napisze, w jakim chce być w zespole i nazwijcie je sobie kolorami czegoś tam, to byśmy to zrobili. Mielibyśmy ten sam outcome. Ale nie zrobilibyśmy tych wszystkich innych rzeczy, które są nieuświadomione. W tym tygodniu w Brass Willow był tak zwany dzień Brass, czyli znowu cały dzień poświęcony na proces firmowy, na to, jak być w firmie. I przez cały dzień roboczy, 10 osób, 11, ustaliliśmy, jakie chcemy mieć spotkania w tygodniu. Znowu, wydaje się, że strasznie dużo czasu zmarnowaliśmy. I taki był efekt, że parę osób skończyło to spotkanie i powiedziało, jak to, słuchajcie, ale uzyskaliśmy tylko tyle. I nazwanie tego, że okej, zrobiliśmy niby tylko tyle, wbiliśmy w kalendarz, kiedy chcemy mieć spotkania cotygodniowe, ale tak naprawdę dowiedzieliśmy się, dlaczego potrzebujemy takie spotkania, kto ma jakie potrzeby i część ludzi powiedziała, że ich w ogóle nie interesują finanse, a część ludzi powiedziała, że oni potrzebują coś innego. Tak, Andrzej. Więc wynikiem takiego marnowania czasu w Brass Willow, tak zupełnie mierzalnie, jest to, że mamy takie zaangażowanie w firmie, że musimy zmuszać ludzi do tego, żeby nie pracowali overtime, żeby
musimy zmuszać ludzi do tego, żeby szli na urlop, tak? Bo są tak zaangażowani, tak bardzo chcą z nami pracować, że mają problemy z za dużą ilością pracy. Nie mamy żadnych problemów z rekrutacją. Tak, jesteśmy w tych czasach, kiedy ludzie chętnie zmieniają pracę. Nie u nas. Dzięki, Ula. W tym roku mamy finansowy rekord naszej firmy. Jestem z tego bardzo dumny. Udało nam się uzyskać to, co bardzo chcieliśmy, zaplanowaliśmy w zeszłym roku. No i mamy taką organizację, w której każdy może wziąć tyle urlopu, ile chce. Jednorożec. Tak, jeżeli ktoś weźmie 2 miesiące, też spoko. Wszyscy mają dostęp do konta, do kart płatniczych. Teoretycznie, gdyby ktoś chciał zrobić przelew na Kajmany całej naszej gotówki, ma taką możliwość. Nikt tego nigdy nie zrobił. Tak? Kwestia relacji. Znaczy, wracając do case'u waszego, kiedy ta właśnie firma wstaje z popiołów i Kejś mówiła, że była pewna osoba, która zrobiła jakiś przekręt na VAT-cie bodajże, nie? Więc to coś się wydarzyło. Ta osoba zrobiła to na swojej własnej działalności. Okay. Bo mamy ludzi wszystkich na B2B. Szczerze mówiąc, umowa o pracę nie pozwala na posiadanie nielimitowanych urlopów w tą stronę, więc ani nie liczenia godzin pracy. Więc wszyscy u nas są na B2B i tamten człowiek zrobił to na swojej działalności, przegląd na VAT-cie, nie u nas. Pomimo tego, że jakby mógł tą kasę też wyciągnąć, jakby chciał. Dobra, macie case'y. Dobrze, to powiedz może tak, ja może zacznę takim pytaniem chyba na dzień dobry. Powiedziałeś, że 6 miesięcy ludzie pracowali bez wypłaty. To jak to działa w ogóle? Skąd oni mieli pieniądze i dlaczego oni chcieli to robić? Skąd mieli pieniądze? Wiecie, ludzie mają gdzieś poukrywane pieniądze. Ja nie sprawdzałem, co mają pod tapczanem, ale informatycy zazwyczaj zarabiają nieźle. I informatyczki również. I mieli takie budżety, które pozwalały im przetrzymać to. A na tyle wierzyli w sukces firmy i na tyle dobrze im się pracowało, że nie wiem, pewnie nawet mogli pożyczyć od rodziców po to, żeby przetrzymać. Bo wierzyli, że się uda. To byli tacy eksperci po prostu IT, którzy mieli tą poduszkę finansową. No, ja to rozumiem, nie? No ale z drugiej strony chcieli zainwestować te oszczędności przez 6 miesięcy, więc to w takim razie jak to zrobiliście? To jest tylko outcome tego, że jaki był poziom zaangażowania. Jakby to nie jest tak, że ktoś miał cel w firmie, który mówił, zróbmy sobie tak, że nie będziemy ludziom płacić przez pół roku, i żeby oni dalej chcieli u nas pracować za darmo. To nie był taki Januszek z biznesu. Celem było zbudujmy duże zaangażowanie. I jakby, żeby uzmysłowić sobie, jak to dużo olbrzymie było to zaangażowanie, macie 6 miesięcy bez wypłat, nie? No ale wiedzieliście, że to będzie 6 miesięcy, czy to po prostu nie wiadomo ile? Nie było wiadomo ile i po tych 6 miesiącach część ludzi się zwolniła. Ja też się zwolniłem, bo już nie dałem rady, tak? Ale okej. Okay. Ale 6 miesięcy wytrzymałem. No dobrze, czyli co, jakiś produkt robiliście, wiedzieliście, że jak dowieziecie, to zacznie się kręcić, tak? No. Okej, okay. To taki standardowy startup. I teraz jak pokazałem wam parę takich przypadków, w których ktoś świadomie albo nieświadomie chciał wpłynąć na kulturę organizacyjną i jakie mogły być tego wyniki. Chciałem wam zwrócić uwagę, że to warto robić świadomie, że jak będziecie pracować w korporacji, w takim wielkim banku i nagle przyjdzie prezes i powie teraz wszyscy będziemy robić wspólnie śniadanka, to nie wyjdzie. Nie? Trzeba dopasować metody i sposoby wpływania na jak marnować czas, na jak chcemy wpłynąć na kulturę organizacyjną do tego, jaka jest nasza organizacja. I trochę tutaj mogą się przydać kolory Lalu, nie? Trochę Spiral Dynamics, bardzo polecam, tak. Żeby się zdiagnozować i zastanowić się najpierw, jaka jest nasza organizacja i potem jak ją motywować, jak można ją wspierać i gdzie warto marnować czas. Tak samo z moją ideą jest, jak masz... Dawaj. Chcesz przez to powiedzieć, że sam case, sposób, czy taki patent na sukces pewnych rzeczy
sam w sobie nie zadziała, jeśli nie ma ktoś wyczucia po prostu takiego talentu. I dlatego też moje pytanie, jeszcze jedno do dostępu do konta, może to jest banalne, ale tak sobie sądzę, jaka motywacja tu idzie za tym, czy wiadomo, że to buduje zaufanie obopólne, czują się ludzie może częścią bardziej firmy niż samym pracownikiem, a czy coś jest za tym się kryje, poza taką motywacją jakby zbudowaną na bazie zaufania, czy coś jeszcze tam, nie wiem, jaki był powód w ogóle, skąd wziął się taki pomysł? I podejrzewam też, że ten patent to jest wierzchołek góry lodowej, bo takich rzeczy macie w firmie pewnie więcej. Dzięki za fajne pytanie. Ja sobie nie uświadamiam tych wszystkich fajnych rzeczy. To jest jakby rzecz, które... Przychodzą nowi ludzie do firmy i ja opowiadam im, jak działa nasza firma. I to są te miejsca, gdzie oni robią największe oczy i ja teraz je powtarzam dlatego. I dlaczego ludzie mają karty i dostęp do konta? Bo tak jest najefektywniej. Nie chodziło o budowanie zaufania, tylko chodziło o to, że jeżeli potrzebujesz pójść kupić, nie wiem, papier do flipchartów, potrzebujesz wziąć klienta na obiad, bądź cokolwiek, no to masz kartę firmową, idź zapłać, nie? Jeżeli jesteś na targach i nagle okazuje się, że brakuje pomarańczy, idź kupić pomarańcze. To był powód, dla którego tak zrobiliśmy. To jest po prostu najefektywniej. Nie musisz iść do działu, nie wiem, administracyjnego, poprosić o pieniądze, jakąś przedpłatę, akceptację, ktoś musi ci przybić na to, że... odpowiedzialność, zarząd firmy. Ja razem z Kate jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszystkie finanse firmy. Gdyby któryś z naszych pracowników zwiał z kasą albo poszedł sobie kupić, nie wiem, Mercedesa, tak? No to jakby to jest nasza odpowiedzialność, to my im zaufaliśmy. No. Istnieją rozwiązania, gdzie robi się takie subkonta, inne rzeczy, tam przedziały, jakieś limity, każdy ma inną kartę. Wy tego nie stosujecie. Mówię, zasadę rozumiem, że to jest bardzo praktyczne dla firmy i skraca czas i problemy i strach przed wydatkiem. Kupić, nie kupić, dobra, zaniedbam. Ale chodziło mi bardziej o ten dostęp absolutny do środków, nie? Dlaczego taka forma, nie? Bo trzeba byłoby zarządzać limitami. Trzeba było się zastanowić, jaki jest sensowny limit. I się na przykład może okazać, że nie wiem, powiesz pracownikowi, że 1000 zł, bo ma chodzić na obiady. Po czym się okazało, że nasza koleżanka pracuje teraz zdalnie z Hiszpanii, zepsuł jej się telefon firmowy i poszła do sklepu, kupiła nowy telefon. I nie musiała prosić o większy limit, bo po prostu ma to nielimitowane. Jak nasz trener jest w Kanadzie i się okaże, że zepsuło mu się auto i musi kupić nowe auto, to jeżeli nie ma limitu, to może pójść kupić w Kanadzie nowe auto, bo uważa, że tak jest najlepiej. I nie mamy tego kosztu organizacyjnego związanego z zarządzaniem limitami, zarządzaniem wydatkami. To kosztuje. Pilnowanie ludzi, żeby nie wydawali za dużo kasy, kosztuje. Tutaj Gosia, rozumiem, że jest beneficjentem tego rozwiązania. Pisze, że często jest tak, że jest coś dostępne bardziej, to nie jest takie ciekawe. I jeśli ma potrzebę, to korzysta. Czyli no, macie jakiś proces taki, nie? Retro, gdzie weryfikujecie te wydatki, że o, jednak mogłem BMW kupić zamiast Mercedesa, czy nie? Mamy problem w drugą stronę. Ludzie bardziej, ponieważ to jest tak dostępne, to bardziej boją się wydać pieniądze niż wydają za dużo. Nie zdarzyliśmy się z takim jeszcze przypadkiem, którym dzięki Marcin, fakt, synergia. Nie zdarzyliśmy się z przypadkiem, którym ktoś by właśnie wykupił Mercedesa i potem ktoś musiał mu powiedzieć, uważam, że to była zła decyzja. Tutaj Wiktor napisał, że to już Makarenko testował z młodymi przestępcami. No. Wiecie, to jest trochę pytanie takie, czy chcecie być biczownikiem czy liderem jako menadżer. I to być może trzeba dopasować do organizacji. Ja jestem w takiej jednorożcowej organizacji, w której mogę sobie pozwolić na bycie prawdziwym liderem. Być może idąc w taką stronę turkusu czy tilu, to chyba tak się tłumaczy to na polski, ale być może są takie firmy, których się nie da być liderem i trzeba być biczownikiem. Nie wiem, to może być fajny temat na kolejne śniadanie. Kate miała dziadka, który był sztygarem na kopalni i oni byli turkusowi te ileś lat temu. Tak tylko powiem. W sensie samoorganizujący się. Aha.
Marcin Dębski pyta, czy macie w ogóle jakikolwiek controlling finansowy? No wiecie, no jesteśmy spółką, tak naprawdę mamy księgową, prawników, jakby to pilnujemy, żeby to wszystko było legalnie. W najgorszym wypadku pewnych kosztów, które wyprodukowaliśmy, to nie będą koszty, tylko po prostu zejdą nam z spółki i nie będzie dało się ich wrzucić w koszty jako tak księgowo. Ja myślę, że jak się spotkamy na żywo przy tej kawce, bo jak się okazuje jesteśmy sąsiadami, to pogadamy o tym. Zapraszam. No, tutaj jeszcze Krzysztof napisał, że pokazanie, jak w praktyce organizacja wyznaje wartość zaufania, żadne powtarzanie tego przez management na slajdach w PowerPoincie nie wniesie tego, co zrobić. Czyli te slajdy, że dzisiaj ich nie ma, to nawet na plus. Tak było. Wiecie, są takie firmy, w które wchodzicie i w recepcji przybite do ściany są wartości firmy. Profesjonalizm, zaufanie i nie wiem, jakość. Na ile to rzeczywiście jest wdrożone, to nikt nie wie, nie? Może ja coś powiem? Jeśli można. Zapraszam. Jeśli to już jest ten czas. Ja się czuję absolutnym rodzynkiem, będąc tutaj. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o jakieś doświadczenie zawodowe, pracowałem do tej pory tylko w jednej firmie przez dłuższy czas, której kultura była tak daleka chyba od tego turkusowego, od tej turkusowej, jak się dało. Więc ja mogę się podzielić taką trochę świeżą perspektywą osoby, która jest nowa na rynku i raczej w niego wchodzi dopiero, że brzmi to bardzo, bardzo interesująco. Wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które no właśnie troszeczkę tak jak ty, Marku, mają problem z jakąś taką systematyczną pracą, a zwłaszcza z pracą powtarzalną, które potrzebują nowości. Są osoby, dla których sama zmiana jest przyjemna, to znaczy osoby takie uważają, że sama zmiana czegoś w życiu już daje im pewną satysfakcję tylko przez fakt tego, że jest zmianą. Więc ja przybyłem tutaj, spodziewałem się troszeczkę czegoś innego z kolegą, który zresztą się nie zjawił, więc jestem, czuję się takim bardzo outsiderowym rodzynkiem, ale bardzo mi przyjemnie było posłuchać o takiej kulturze. Oczywiście nie mam żadnego doświadczenia, żeby móc to jakoś mocno skrytykować, ale zapisałem sobie jedną rzecz. Jako student psychologii wtłaczali mi do głowy w zasadzie już od pierwszego roku, że jest ważna rzecz i tą ważną rzeczą są relacje i wygląda na to, że relacje i więzi społeczne i przynależność do grupy jest jednym z najsilniejszych predyktorów tego, że dana osoba podejmie taką, a nie inną decyzję. Na przykład w przypadku osób uzależnionych od różnych na przykład substancji psychoaktywnych lub zachowań są badacze i naukowcy, którzy twierdzą, że najważniejsze, jak można pomóc takiej osobie, to zapewnić jej miejsce pracy po na przykład ukończeniu leczenia, tylko po to, żeby nawiązała relacje i więzi społeczne i przyjęła na siebie pewne obowiązki. I są badania, które pokazują, że tego rodzaju działania są jednym z najlepszych predyktorów, że taka osoba pozostanie trzeźwa i nie powróci do swojego starego trybu życia. Natomiast rzucając temat ewentualnie do dyskusji, jest to wizja bardzo, bardzo odważna, jak tak słucham. U nas w firmie na przykład był bardzo duży problem między komunikacją między zespołem a managementem i dokładnie to się wydarzyło, co przy którymś tam case'ie, że mamy podziemie, takie rasowe, prawdziwe podziemie oponentów wszystkiego tego, co robi firma. I ja pamiętam, że mamy regularnie takie, mieliśmy, bo pożegnałem się właśnie ostatnio z tą firmą, mieliśmy regularne, teoretycznie regularne spotkania z kierownikiem i koordynatorami całego działu, ale one nie dochodziły do skutku, ten temat się olewa, więc w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek integracji, przez to jest podziemie, przez to się buntują ludzie, przez to ludzie z firmy odchodzą. I to jest tylko moje pytanie, właśnie to, co zaznaczyłeś, Marku, również zastanawia mnie, jakby tak sobie zrobić jakieś badania na szeroką skalę i wprowadzić ten model turkusowy, o którym mówiłeś, w wielu firmach. Jakie są potencjalne zagrożenia wprowadzenia tego modelu? Bo mam wrażenie, mówiąc kolokwialnie brzydko, że to może po prostu mocno walnąć, żeby nie używać słowa na P, jeżeli się okaże, że albo jakiś dział PR-owo, HR-owo zrobić coś nie tak, właśnie nie wstrzeli się w kulturę firmy pod tym względem, żeby dobre zaproponować rozwiązanie, tak? Tego marnowania czasu, nie? To jest, wydaje mi się, że to jest taka strasznie wyjątkowo odważna wizja,
która może nieść za sobą potencjalne duże ryzyko. Zastanawiam się, czy to ryzyko zostało policzone, albo czy w jakiś sposób sprawdzono success rating tego podejścia. Nie? Mhm. Dzięki za fajne pytanie. I teraz widzę, ryzyko jest według mnie gdzie indziej. Nie w tym, że kiedy już jesteś turkusową organizacją, to jakie masz ryzyka w tym, tylko według mnie ryzyko jest w dojściu do tego. I jest takie coś, co się nazywa Spiral Dynamics, które mówi o tym, jakie są organizacje i trochę mówią o tym, że jeżeli jesteś taką czerwoną organizacją, trochę w kontekście Lalu, która jest zarządzana strachem, to przejście do takiego turkusu tilu, który, wiecie, jednorożce tańczące na chmurkach i wszyscy chcemy, żeby świat był lepszy, każdy ma zaangażowanie i stara się, żeby firma działała i pełne zaufanie na 100%, to przejście z tego kroku tam daleko wymaga wykonania ilość kroków po drodze. Tam jeszcze jest pomarańcz, nie, bursztyn, zieleń i nie da się przeskoczyć z czerwieni do tilu. Po prostu się nie da. I ryzyko jest największe to, że ktoś przyjdzie do was konsultant i powie, management powie, my chcemy być turkusowi, przyjdzie konsultant z jednej z takich wielkich firm i powie wam, zrobimy wam to, mamy ileś takich sukcesów, no i zrobi wam artefakty, da wszystkim dostęp do konta, zrobi te wszystkie rzeczy, które są z zewnątrz, ale mentalność w głowie się nie zmieni. I wtedy masz olbrzymie ryzyko, bo ludzie nagle zaczną uciekać z kasą, zaczną przeginać z urlopami. Skoro są nielimitowane, to ja mogę w ogóle nie pracować. Nie? I to marnowanie czasu nic nie da. Więc ryzyko według mnie jest w przejściu. I trzeba bardzo świadomie wiedzieć, gdzie jest twoja organizacja, wiedzieć, gdzie ona chce być. My mamy taki u nas taki produkt. To jest trochę straszna reklama, ale mamy taki produkt, który analizuje, diagnozuje organizację i pokazuje, dokąd organizacja chce być. I można im pomóc tam dojść, albo troszeczkę zmodyfikować to, gdzie oni by chcieli być. Ale nie można przyjść powiedzieć, że stąd, tamtąd. Dzięki, Andrzej, za fajne pytanie. Jak skalować coś takiego? Ja sam nie wiem. Jakby mam organizację paręnastoosobową, będziemy rosnąć jeszcze silniej, ale teraz jeszcze nie wiem. Mamy nasz kumpel, wspólnik, mentor Piotr Majszak, jest co-CEO takiej firmy jak Boulder. To jest taki duży software house z Gliwic, ale też są byli goście. No i oni to pokazują, że tak się da. W skali globalnej. No. Tak, też oni wykazali to wówczas, z tego co dobrze pamiętam, Łukasz, nie wiem czy pamiętasz, była dziewczyna, która opowiadała o tym, że pewna grupa ludzi, czy pewni ludzie potrzebują mieć po prostu jakieś polecenie, oni nie chcą być kreatywni, bo się że z tym czują. I tutaj to, co powiedziałeś, że rzeczywiście jest duże ryzyko zagrożenia. Myślę, że to nie jest ryzyko zagrożenia, tylko jest kwestia decyzji, co chcemy robić, w jakim czasie to osiągnąć i z jakimi ludźmi. I wówczas słyszałem też o firmach, które jakby podzieliły pewne, jakby to nazwać, zespoły na turkusowe lub pomarańczowe, czyli rozdzielenie jest. No ci funkcjonują tak, nie wiem jak to jest do zorganizowania, na pewno ma na to wpływ specyfika firmy, nie? Wiesz, to też działa w drugą stronę. Są wielkie korporacje, koleżanka ostatnio odeszła z dużego banku i ona była na... Był duży bank, no wiecie, no to nie jest bardzo turkusowa organizacja, po czym ona była w takiej wielkiej, zielonej, fajnej wyspie. Więc skoro w organizacjach czerwonych, czy tam bursztynowych są fajne, zielone wyspy, czasami też jest w drugą stronę, nie? Czyli w turkusowych organizacjach możesz mieć bursztynowe wyspy. Tak, doświadczyłem tego też w dużej korporacji, takiej znanej w Polsce, gdzie rzeczywiście były takie obszary, gdzie zespoły jakby się same się wychowywały po prostu. Tam często jest ważne, żeby był lider, taki prawdziwy lider, który widzi, że zespół ma taką potrzebę i trochę bierze na klatę swój styk tego swojego zespołu, który jest odmienny od całej reszty firmy, z firmą. I wtedy on jakby bierze na siebie te wszystkie tarcia
i te zespoły mogą być wtedy efektywne i być takie jak w swoich chmurkach, w takim kolorze, jakby chciały. Ja mam jeszcze pytanie, jeśli można, bo rozumiem, że jakby clue współpracy waszej to jest B2B i rozumiem, dlaczego tak. I moje pytanie, jak dobieracie ludzi, bo dlaczego rozumiem, że B2B? Ponieważ mieliśmy sytuację w firmie ostatnio, że daliśmy, właściwie to jest firma budowlano-projektowa, daliśmy klucze i okradziono nas na 25 tysięcy, tak? Odzyskaliśmy ten sprzęt, no ale to była kwestia zaufania, tak? To był pracownik, to nie był właśnie na zasadzie B2B, tak? To nie, widać było ewidentnie, że to nie jest osoba zaangażowana. No i pytanie, w jaki sposób wy dobieracie swoich współpracowników? Jakim kluczem się kierujecie? Czy macie w ogóle jakiś klucz i w jaki sposób wy do tego podchodzicie? To jest jedno. A drugie jeszcze chciałam zapytać o retro. Czy jest jakiś wyznacznik, kiedy to retro powinno w firmie być? To znaczy w jakich porach dnia, czy to śniadania, czy nie wiem, popołudnia? Czy jest w ogóle taki wyznacznik i ile osób może w tym uczestniczyć? Czy to jest też jakieś ograniczenie typu, nie wiem, do 10 osób, bo jak nie, to później się wszystko już nie spina, tak? I czy te spotkania są moderowane? Moderowane. Dzięki za pytania. O kluczu, jak zatrudniać ludzi? Nasze doświadczenie z rekrutacją są takie, że rekrutujemy ludzi wyłącznie na podstawie wartości. W sensie zatrudniamy ludzi, mamy takie szczęście, jakby, że jest ileś ludzi wokół nas, które jeszcze chcą u nas pracować, więc jest z czego wybierać. Wybieramy sobie ludzi, którzy są zgodni z nami wartościami, czyli którymi nam dobrze będzie. Chodzi o to, że jedno z naszych wartości firmowych jest fun factor. To jest coś, co u nas gdzieś wisi na jakimś muralu. I więc tak naprawdę idziesz na spotkanie rekrutacyjne, nie potrzebujesz jego CV-ki, ta jego CV-ka do niczego nie służy, ale idziesz z nimi na kawę i rozmawiasz. Rozmawiasz z nim o życiu, o tym, jak by chciał pracować, jakie ma doświadczenie z pracy. I właśnie niedawno jesteśmy bardzo blisko podjęcia takiej decyzji, że rekrutacja jest tak pionuńsko ważna, że chcemy, żeby każda osoba z naszej firmy poszła z nową osobą na kawę. Dlatego, że to jest, nie wiem, do zmarnowania paręnaście godzin całego zespołu, ale jeżeli zrekrutujemy kogoś, kto do nas nie będzie pasował, to koszt jest znacznie większy. Więc budujemy sobie, najpierw budujemy relacje, sprawdzamy, czy mamy podobne wartości i to się robi poprzez bycie z taką osobą, nie? Czyli kawa, możemy gdzieś razem pójść na spacer do parku, możemy kogoś wziąć na dzień próbny do firmy, jakby spróbować z nim coś zrobić. I ja się nie zgadzam z tym, że czy uważam, że to, czy jest chemia pomiędzy nami, czy nie, jest trudne do zmierzenia. I jeżeli zespół powie, że chce z taką osobą pracować, to potem taka osoba ma szansę znaleźć u siebie przestrzeń, w naszej firmie, przestrzeń na to, co ona by chciała robić. Bo mieliśmy i takie przypadki, że ktoś przyszedł robić fakturę, a potem skończył w social mediach i w drugą stronę. I więc to, że zatrudniasz eksperta, który jest świetnym trenerem Scruma, to nie znaczy, że my go chcemy zatrudnić. Jest ilość takich ludzi, którzy są naprawdę świetnymi specjalistami, ale nam będzie się z nimi trudno pracować i im będzie się z nami trudno pracować, bo nasza firma będzie tak odbiegała od ich potrzeb, że nie będziemy w stanie ich pomóc im zrealizować. Więc to było pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Drugie pytanie było, zapomniałem, pomóżcie mi. Retro. Kiedy najlepiej robić? Dobra. I ile osób może? To jest tak. Są tacy ludzie jak Scrum Masterzy. To są tacy specjaliści od tego, jak wspierać zespoły w dostarczaniu. Tak, znowu, to jest moimi słowami, nie trzymajcie mnie za słowo. Ja na szczęście nie jestem trenerem Scruma, więc nie jestem tutaj ikoną. I oni wiedzą, jak to robić. Więc najfajniej by było, gdybyś złapała sobie kogoś takiego, to oni ci pomogą to zrobić. I nie ma takiej, z tego co ja wiem, to nie ma dobrej praktyki, czy najlepiej robić to w środy, czwartki, piątki, czy w niedzielę, i czy robić rano, czy wieczorem. Chyba najlepiej zapytać się zespołu. Można zrobić eksperyment. Można zobaczyć, ok, jak robimy w piątki, to potem w piątki już nic więcej nie zrobimy, bo jesteśmy zmęczeni.
albo jak idziemy, robimy je w poniedziałki, to wszyscy mają tyle maili na skrzynkach, że nie są w stanie myśleć o retro, bo myślą o tych mailach. Każdy zespół jest inny, każda firma jest inna i chyba nie ma takiej uniwersalnej recepty. Tutaj na czatach trochę się robi dyskusja, szczerze mówiąc, bo mamy na LinkedInie oddzielnie i na Face oddzielnie i powiem tak, Wiktor tutaj zadał takie pytanie, czy zaryzykowalibyście badanie psychologiczne, a z kolei Wiktor, przepraszam, Marcin, który no, jest na fejsie, pyta się, o jakie badania chodzi, nie? Więc może badania, nie wiem, czy ty jakieś badania prowadziłeś? Nie, nie prowadziłem. Mamy, Jaga chyba jest u nas klinicznym psychologiem, jakimś rodzajem psychologa, nie wiem. Więc mamy ludzi, którzy, przynajmniej jedną osobę, która jest psychologiem. Mamy też socjologa w firmie, który jest potem skończył jako QA, a teraz jest trenerem Scruma. Nie zdążyliśmy się przebadać, że tak powiem, mówiąc brutalnie, ale mam dziwną pewność, że duża część naszej firmy nie jest neuronormatywna. Ale też tak, tak generalnie można by generalnie używać różnych testów psychometrycznych z różnych nurtów, żeby na przykład poszukać wartości w osobach zatrudnianych jako element rekrutacyjny. I to też nie absolutnie do tego, żeby kogoś oceniać, czy ten, tylko właśnie, żeby zobaczyć, które obszary danej osoby będą najmocniejsze i które będą przewidywać największą efektywność, prawda? Może wtedy osoba, która najpierw poszła pisać faktury, od razu by poszła do social mediów, bo byłoby widać ten obszar, nie? Osobowości. Coś takiego. Wielkie piątki. Ja osobiście nie polecam takich testów, bo one na wynik testów wpływa dużo czynników, które, jeżeli chodzi o samopoczucie, chociażby nawet lub sposób życia, zmienne sposobu życia, przy których osoba pisząca test na przykład nie wykazuje jakichś emocjonalnych zmian czy emocjonalnych jakichś tam wpływów na wynik tego testu, ale generalnie jest ogólne samopoczucie, czy taka samoświadomość człowieka, która się zmienia w zależności od sytuacji w życiu, uszących się, wiadomo, mamy stresy, mamy fajne momenty, w których jesteśmy uchachani lub odpoczywamy, zmęczeni, różne rzeczy. Ja tu mówię o rzeczach, które wpływają na tą głębszą wewnętrzną jakby świadomość człowieka i ona jest niemierzalna na co dzień po prostu. I te testy na pewno się zmieniają, więc nie polecam tego, bo wiele razy widziałem, gdzie wyniki testów i interpretacja ludzi, na których potrzeby były robione te testy, one po prostu są nieadekwatne do faktów współpracy, to znaczy faktów, że się wypowiedziałem, do przydatności współpracy. Ale Marek, zwróciłeś uwagę na to, że jednak ten flow, który idzie między ludźmi, czy on jest, czego nie ma, on jest najważniejszy. Jeżeli ktoś ma jakiś problem z czymś, predyspozycje, które odpowiadają jakimś tam obowiązkom pracy lub nie, to jest, myślę, że jakaś drugorzędna rzecz, którą można zweryfikować z czasem, ale jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, prostować pewne rzeczy u swojego współpracownika i go nie lubisz, no to na pewno tego nie zrobisz. A jeżeli jest jakiś flow właśnie, jest jakieś porozumienie, w którym niekoniecznie trzeba używać wielu słów, to raczej wszystko się da zrobić, bo w grupie jest siła, nie? I tak jak mówisz, budujesz zespół. Zresztą sam fakt, o którym mówiłeś, że te firmy trochę padały tam u was, nie? Jakieś tam się działy różne rzeczy, to weryfikuje w czasie sposób postrzegania współpracowników. I myślę, że tu jest doświadczenie istotne i też podejście, czyli czego naprawdę chcę, czego oczekuję od pracowników, czy chcę mieć firmę, w której mam spokój, tak jak mówiłeś o tym koncie bankowym, jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to od razu, bo na leniucha chcą, nie? No nie chcę im się sprawdzać, nie chcę im się zajmować czasu, nie? Bo muszę kontrolować, bo muszę to, tamto, nie? Po prostu. Lepiej... Pytanie, czy musisz. Nie? No właśnie, nie? Więc na leniucha to jest bardzo fajny sposób, czyli zaufanie też, wiadomo, że co się jeszcze zbierasz, jeżeli obdarzam kogoś zaufaniem, więc to zaufanie wróci też, nie? Jeżeli komuś daje przestrzeń na pewne rzeczy, no to ta przestrzeń owocuje. No myślę, że jesteś fajnym przykładem na takie działania, w których można na leniucha świetnie prowadzić firmę nawet. Nie? Oczywiście tego ci życzę i sukcesu jak najbardziej. Dzięki. Ja jestem bardzo leniwy. To jakby jest to zgodnie z moim wewnętrznym, nie wiem, zwierzęciem czy czymś takim. Powiedzieliście coś według mnie ważnego o tym, że
przyjdzie taki osoba rekrutowana do naszej firmy i zrobimy jej jakiś test. Wiecie, my się na testach nie znamy, tak? To my trochę bazujemy tu na empatii, ale gdybyśmy zrobili test i wyjdzie na to, że ona wcale nie zajmować się fakturami, tylko ma zajmować się social media, to taka osoba może to wyprzeć. Może powiedzieć, ale nie, no ja przecież skończyłem studia i chcę fakturować, nie? I to marnowanie czasu, o którym trochę jest w temacie tego, jest też o tym, żeby pozwolić ludziom przejść pewną ścieżkę, przejść pewną drogę. Czyli niech taka osoba popracuje sobie przy fakturach, niech zobaczy przez ramię koleżanki, że tam są fajne social media, spróbuje się tam i podejmie decyzję i to przejście przez ten proces ją wyedukuje i powoduje u niej zmiany. I jeżeli przyjdziemy do niej z raportem, słuchaj, ty się do tego nie nadajesz, masz robić tamto, to nie będzie taki sam rezultat, tak mocno ułatwiając. Toyota ma coś takiego jak raporty A3, nie wiem, czy słyszeliście o tym. Generalnie chodzi o to, że jak ktoś się wysypie, to zbieramy dane, spisujemy w raporcie, potem rozsyłamy po wszystkich możliwych zainteresowanych, oni robią notatki, wraca to, robimy agregację tych danych, znowu rozsyłamy, znowu zbieramy, rozsyłamy. Jest to straszne marnowanie czasu. Nie? To generalnie, nie wiem, zepsuła się maszyna, jakby zawołasz pana Henia, to który jest specjalistą od tej maszyny, to on przyjdzie, powie, że tu trzeba popukać, tam trzeba bardziej dokręcić śrubę, a tutaj był źle zaprogramowana, nie wiem, dyskietka. Ale marnujesz mnóstwo czasu ludzi. Ale celem tego jest to, żeby ci wszyscy ludzie przeszli przez tą ścieżkę, przeszli przez ten proces i czegoś się nauczyli. I żeby trochę przypadkiem zsynchronizować ich ze sobą. Tak, Marku, zauważyłem, że w Przemyśle troszeczkę jest inaczej. Trochę znam Przemysł. I tam ten model funkcjonuje bardzo dobrze i zdaje egzamin, jeżeli chodzi o awaryjność, szybkość usuwania awarii, jakąś wypadkowość, co za tym idzie wszędzie, gdzie są takie sprzęty, maszyny. Także to zdaje egzamin, takie spotkania, takie retro jakby, tygodniowe, czy szkolenia, jak to zwłaszcza z Wagnerem, że się omawia pewne rzeczy, to się ludzie straszy, trochę się głaszcze, to zdaje egzamin nie ma. No specyfika miejsca pracy przede wszystkim. Dokładnie. Chciałbym zwrócić uwagę na cel. Jak świadomie chcecie zarządzać marnowaniem czasu, nie wiem, dać im piłkarzyki, owocowe czwartki, robić wspólne śniadania, nie limitować wydatków, cokolwiek sobie wymyślicie, tak naprawdę tu rozwiązań jest wiele, zastanówcie się, jaki jest cel, bo czy to, nie wiem, jak macie software house, to zawsze chodzi, żeby więcej linii kodu wyprodukować, żeby mieć lepsze velocity, a może chodzi o jakość, a może chodzi o zadowolenie klienta, a może chodzi o mniejszą rotację w firmie. Nie wszystko da się zmierzyć, nie? Czyli outcomy, outputy, ale też, i teraz coś, co u nas bardzo było ważne, my jak sobie stworzyliśmy firmę, to stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, żeby nasza firma zdała test pianki. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Jest takie badanie, pewnie któryś z was zna lepiej fakty, jest takie badanie na dzieciach, no, tak. Dajesz im jedną piankę i mówisz, jeżeli poczekasz, nie wiem, 10 minut i nie zjesz tej pianki, to ja ci dam 3 kolejne. Ale i teraz pytanie, czy to dziecko teraz widzi piankę? Pianka, zjem, miam, bo teraz mam słodycz. Czy potrafię odwlec tą gratyfikację, żeby dostać więcej? I my chcieliśmy, żeby nasza firma to zdała. Czyli zdała, w sensie, żeby poczekała na te więcej pianek. Więc tak naprawdę cele, jakie sobie stawialiśmy, to były głównie cele długoterminowe, a nie krótkoterminowe. No i de facto metodą będzie właśnie to nawiązywanie relacji i budowanie silnego zespołu podczas marnowania czasu, które musi zależeć od specyfikacji firmy. Podoba mi się. Tak, tylko tutaj bym wtrącił, bo mówiłeś w tym jednym case'ie, że firma dała piłkarzyki i zamiast pomóc, to tak naprawdę zrobił się drugi obieg informacji, tak. Była wspomniana anomia w firmie, gdzie tak naprawdę był taki, w cudzysłowie oczywiście, podziemny ruch oporu względem zarządu. Tak? Więc to nie o to chodziło na pewno. Więc jak temu zapobiec, albo jak zrobić te piłkarzyki, żeby było dobrze? Myślę, że zarząd uczestniczył w tym. Właśnie. Myślę, że wiesz, nie każdy lubi piłkarzyki. Jakby do tego doszedł jeszcze bilar w jednym wspólnym pomieszczeniu, to może te podziemia byłyby rozbite, wiesz. Nie? Może byłyby dwa ruchy oporu. Tak, no, ewentualnie jakieś flipery jeszcze. Rozmawiałem wczoraj z koleżanką, która właśnie historia z jednego z dużych banków w Polsce. Był programista, który miał pracować jako senior programista, ale całymi tygodniami
brał kubek z kawą i chodził tu, gadał z jedną osobą, potem brał z tym kubkiem kawą do innej osoby i cały czas gadał. I w ciągu tygodnia napisał może paręnaście linii kodu, a pracował jak programista. No więc patrząc na wyniki, wzięli go, zwolnili. Po czym się okazało, że jakość drastycznie spadła. Okazało się, że tak naprawdę, że ten człowiek to, co robił, to chodził, uwspólniał im te wszystkie rzeczy. W firmie nie istniał oficjalny proces do synchronizacji zespołów między sobą i tak naprawdę mieli taki skarb, takiego miłego człowieka, który chodził z tą kawą i synchronizował ich wszystkich, może świadomie, może nie. Zarząd, management o tym nie wiedział, wszystko działało. Po czym jak go zwolnili, to przestało. Już nie dało się go zatrudnić ponownie. Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że to tak działa, nie? To jest bardzo ważne pytanie, to została poruszona ta kwestia, no bo zawsze będziemy mieli zespół, będziemy mieli lidera, będziemy mieli kogoś, jakiegoś łącznika, będziemy mieli management, będziemy mieli górę, prawda? I teraz robiąc takie marnowanie czasu, prawda, jak bardzo te osoby mają się spotykać ze sobą, jak bardzo mają być rozluźniane stosunki, gdzie jest ten oficjalne podejście, a gdzie jest podejście już takie nieoficjalne, jak na przykład dyrektor ma się zachowywać względem pracownika z zespołu na przykład, podstawowego, jak bardzo jest to przemieszane, jeżeli chodzi o pozycję w firmie. To chyba zależy, co chcesz uzyskać. No, zwiększyć relacje w firmie, zmniejszyć rotację pracowników, sprawić, żeby ludzie zaangażowali się w samą firmę jako nie tylko coś, co mają odbędzić, iść do domu i dostać za to pieniądze, tylko właśnie to, w co wydajecie się celować, czyli wzbudowanie tak naprawdę społeczności w firmie. Tak, i zmotywowanie do tego. I cash flow do tego. I przerwy do tego. Jednorożec. To w tej komnacie tuż obok kamienia filozoficznego znajdziesz to pytanie, odpowiedź na to pytanie. A tak serio to chyba zależy znowu, nie? I wydaje mi się, że warto... Są granice jakieś? Jesteś w stanie jakieś granice powiedzieć mniej więcej, gdzie się zacierają, a gdzie postawić? Ja myślę, że dobrym pytaniem... Zacząłbym od dobrym pytaniem będzie, bo wiesz, człowiek mądry po szkodzie, już nie mówię, że Polak, czy myślisz, że była może jakiś case taki, żeby nie wiem, wyłapywać te diamenty, które są niewidoczne, tak? Ten człowiek z kubkiem, nie? Wiesz, tracisz go, docenisz. Bardzo często w firmach ludzie tracą pracowników cennych, bo coś się tam nie podoba, a wynika to na pewno ze złej komunikacji lub współpracy nieprawidłowej. Jak myślisz, czy można było wymyślić jakiś taki case, żeby zminimalizować te straty tych wartości, które są na pierwszy rzut oka niewidoczne, zwłaszcza w potencjale ludzkim, nie? Wiesz co, myślę, że bardzo sensowny HR business partner jest w stanie ci tutaj pomóc, tak? O, HR. Wiecie, no to tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie, że HR to nie są ludzie od zatrudniania i zwalniania, tylko są to ludzie od dbania o ludzi, to może to jest to. Tak, może to jest to z tym, że... Tak, żeby ktoś mógł na bieżąco monitorować, obserwować, co się dzieje w relacjach w firmie może, tak? A tak a propos, dygresja tak a propos HR-u, to niektóre firmy po prostu doprowadziły działania w branży HR-u do nie wiem, do jakiegoś mistycznego, kurczę, brakuje mi słów, nie wiem, pomóżcie mi, po prostu do rangi nauki nawet, po prostu to jest firma, w której ci ludzie jakby tworzą osobny zespół, który funkcjonuje już samym jakby udoskonaleniem na przykład rekrutacji, przedstawiając fachowość czy rekruterów na drugim miejscu, czyli bardzo ważne jest, jak oni to robią, w jaki sposób, bo mi tu ktoś nie przyjdzie, bo mi tam ktoś nie będzie fikał, bo źle odpowiedział na pytanie, bo to świadczy o tym, o tamtym, doprowadzili pewne rzeczy tak do perfekcji. Ja to nazywam czasami w każdych dziedzinach życia, gdzieśmy jesteśmy takimi ludźmi, którzy piją mleko, a później przechodzą na posiłki gęściejsze. Tak? Więc doprowadzili do perfekcji picie mleka, czy doprowadzili do perfekcji zajmowanie się piaskownicą. Tak? Więc te HR-y to są różne i tutaj taka dygresja tylko bez komentarza może, no, chyba że ktoś ma ochotę. Chyba w każdej dziedzinie masz specjalistów, którzy są specjalistami
i ludźmi, którzy wiedzą, co robić. Tak? Więc tak, są też tacy ludzie, takie HR-y, które nie będą w stanie ci tutaj pomóc. Być może sensowny Scrum Master jest w stanie pomóc. Tak, Krzysiek, podoba mi się to. Jakby, mam jeszcze ostatnią notatkę na mojej karteczce, kierującą dyskusję. Jak to robić efektywnie? No bo okej, możemy spędzić i pół roku gadając o tym, jak chcemy się spotkać, tylko to już pewnie przestanie być efektywne. I to, co gdzie my dążyliśmy do tego, to ustawiając te spotkania, robimy znacznie większe timeboxy niż trzeba, po to, żeby ten zegar, który tyka i powoduje, że teraz kończy nam się czas, nie zabijał kreacji. Bo pewnie któryś z psychologów zaraz mi będzie w stanie pomóc, ale trochę jest tak, że jak mamy stres, to wydzielają się pewnie jakieś hormony, które stres związany z czasem, że wydzielają się hormony, które powodują to, że chcemy przetrwać i jak najszybciej dojść do celu. Ten znowu gadzi, umysł się odpala, zamiast być kreatywnym. Więc staramy się, żeby nas timeboxy nie bolały. Spotkanie zawsze można skończyć wcześniej, jeżeli zdążymy. Staramy się używać narzędzi, które zaktywizują wszystkich w zespole. Czyli uważamy na to, żeby nie było takiej dyskusji, w której słuchamy tylko tych, którzy się przebiją, którzy są najgłośniejsi albo przerywają wszystkim innym w dyskusji, bo oni coś muszą powiedzieć. Staramy się dawać takie narzędzia, które spowodują, że nawet ta najcichsza myszka w kącie, bo taką ma konstrukcję wewnętrzną, też się odezwie. Czyli na przykład robimy murala z takie narzędzie mural, takich wirtualnych tablic, na które prosimy, żeby każdy wrzucił jakąś karteczkę. Wtedy te karteczki są równe. Często nawet są anonimowe, nie wiadomo, kto stworzył którą karteczkę, więc te głosy są podobnej wagi. Trzeba uważać na seniorów, bo seniorzy wiedzą, że są seniorami i sam ich tryb bycia powoduje, że mają większy autorytet. Przez to taki ludzie, którzy świeżo to przyszli do firmy, a mogą mieć bardzo fajne, świeże spojrzenie, się mogą bać odezwać. Fajnie seniorom powiedzieć o tym, że czasami możecie być ciszej. A po co ich zatrudniliśmy? Więc narzędzia aktywacyjne. Cisza na takich spotkaniach też jest dobra. Czasami jest tak, że pewne kwestie wymagają refleksji. Duration, tak? Czyli ten czas jest wymagany po prostu, że musi nam minąć ten czas, żeby ludzie sobie przemyśleli. I u nas bardzo się sprawdza parkowanie tematów. W sensie dyskusja nam idzie konkretnie tam, gdzie chcemy i mamy wewnętrzną umowę w firmie. Okej, parkujemy temat, tam ileś osób musi dać znać, że kończymy czas, nie rozmawiamy o tym, ale facylitator takiego spotkania potem pilnuje, żebyśmy do tego wrócili. I dzięki temu, że jest to zaufanie w firmie, że wrócimy do tego tematu, to ludzie się zgadzają się zaparkować. I ważne w takich spotkaniach jest mega wyczuwanie, kiedy jest zmęczenie. Kiedy już mamy kompletne zmęczenie materiału, warto wtedy przebić się na ostrą facylitację, dojść szybko do celu, który chcemy, po to, żebyśmy, nie wiem, wbili te głupie spotkania w kalendarz, żebyśmy wyszli ze spotkania z jakimś zadowoleniem, bo już więcej nic na tym spotkaniu nie zrobimy. A jak sprawdzić, czy nie jesteśmy zbyt mięcy? Znowu, wydaje mi się, że nie ma dobrego KPI-a, ale może warto zrobić eksperyment. Spróbować trochę ostrzej pofacylitować i dokładnie sprawdzać wyniki. No okej, a jak sprawdzasz te wyniki w takim razie po takim retro, które powinno być bardzo krótkie, ale nagle się okazuje, że trwa półtorej godziny? Fajne pytanie. No, z jednej strony postaraj się wejść na metapoziom i zobaczyć, czy wnioski, które wyciągnąłeś z retro, na jakim one są poziomie. Bo jeżeli nie wiem, miałeś retro z jakiegoś projektu i ludzie ci będą zwracali uwagę na to, że słodycze na spotkaniach były, nie wiem, zbyt słodkie albo za mało słodkie, że brakowało wody, to jest taki poziom, powiedziałbym, że no nie bardzo rozwinięty, nie? Ale jak zaczniemy do tego, że będziesz miał takie wnioski z retro, że próbuję coś wymyślić, że praca z taką branżą jest ciekawa i rozwijająca i mamy z tego jakieś inne korzyści,
i powinniśmy na przykład podczas rekrutacji zatrudnić jakiegoś specjalistę, to jest coś, co ma szansę bardzo silnie wpłynąć na twój biznes. Albo jeżeli będziesz miał taki wniosek na to, że następnym razem, kiedy będziemy pracować z taką branżą, to zmodyfikujmy nasz template projektowy na coś tam, żeby coś sprawdzić, to znowu jest coś, co silnie wpływa na twój biznes. Więc jeżeli masz takie wnioski, znaczy, że dostajesz mięsko. Jak masz takie wnioski, nie wiem, więcej nie pracujmy z kopalniami, bo mają ciemne buty, no to znaczy, że nie weszliście na wystarczający poziom. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tych wniosków. Czy to jest tak, że tworząc retro master, tak, który jakby pilnuje tego wszystkiego, on wyciąga wnioski i gdzieś to, nie wiem, w jakiś sposób funkcjonuje dalej? Czy to jest tak, że my jako zespół zastanawiamy się pod koniec retro, jakie mamy wnioski i jakie jest dalsze życie jakby zakończonego retro, tak? Czyli co się dalej dzieje, czy do czego to prowadzi, tak? Dalej i kto później jakby ogarnia całość, tak? Żeby nie zgubić tych wniosków. No więc tak, na retro masz ludzi, którzy są specjalistami w jakiejś... Czytam szybko, co Krzysiek napisał. Na retro masz ludzi, którzy są specjalistami i oni się znają na tym i masz ludzi, którzy zajmują się procesem, czyli jak takie retro przeprowadzić. Czyli z jednej strony masz ludzi, którzy rzeczywiście, nie wiem, znają się na tych kopalniach i wiedzą, że takim świdrem wierci się w jakiejś warstwie, a w innym świdrem w innej warstwie. Błędem było użycie danego świdra. Nie znam się na kopalniach, wymyślam. Ale masz też ludzi, którzy są facylitatorami. Opiekują się tym spotkaniem, i ci ludzie pilnują do tego, żeby każdy z tych specjalistów się wypowiedział po to, żeby zagregować potem te wnioski, wybrać te, które są, które podlegają akcjom. Jeżeli masz wniosek, że nie udało się, bo giełda się załamała, to pewnie następnym razem będziesz coś robiła, to niczego się z tego nie nauczyłaś. Ale jeżeli wniosek będzie od specjalistów taki, jeżeli widzicie, nie wiem, czarną ziemię, to weźcie wiertło numer 8, to jest wniosek, który warto zapisać. I ci specjaliści od przeprowadzania tego spotkania pomogą ci w tym, żeby wyłuskać te wnioski, zapisać je w odpowiednich miejscach i pewnie potem ci specjaliści, zespół, który pracuje nad tym projektem, może podjąć decyzję o tym, że chcą coś zmienić, czyli wykonać akcję. No i znowu to oni są odpowiedzialni za to, żeby następnym razem coś zrobić innego. Mogą chcieć potrzebować pomocy. Mogą poprosić cię, żebyś to wrzucił im w kalendarz spotkanie tydzień przed kolejnym pojazdem na kopalnię, żeby zapakować sobie do plecaka jakieś wiertło, nie? Ale to oni muszą podjąć decyzję o tym, że takie wiertło warto wziąć. Mam nadzieję, że jestem tu cię... Powiedziałem to, co potrzebujesz. Czy to odpowiedziało na twoje pytanie? Ja więc rozumiem, że są wnioski, są wnioski takie, które zmieniają coś w świadomości, są wnioski i po prostu niektóre są mierzalne, niektóre niemierzalne, tak? No. Ja bardziej zrozumiałam to jakby, okej, ja dążę, sama gdzieś zrozumiałam w sobie, że dążę do instrukcji, a ty mi przedstawiasz jakby szerszy obraz tego i tak, ja jak najbardziej się z tym zgadzam, tak, bo to ma zależeć od ludzi, a nie sztywna instrukcja, więc no dlatego mówię, że po części tak wprost, a po części gdzieś tam sobie dopowiedziałam. Nie? Mhm. Wiecie, tam na takich spotkaniach ważne jest to, żeby nie byśmy byli blameless, nie? W sensie, żeby potrzebujesz facylitatora po to, żeby nagle dyskusja nie poszła w to, że Henek miał wziąć to wiertło, a znowu zapomniał i to jest jego wina. I zamiast rzucać na niego winę, to możemy, facylitator mówi, ok, ale co możemy zrobić, żeby na tym razem nie zapomnieć, nie? I wtedy przychodzisz w takie rzeczy konstruktywne, zamiast rozrzucanie fekaliów po ścianach. Przepraszam. Spoko. Było kilka komentarzy jeszcze wcześniej, których nie publikowałem i pytań, więc ja teraz po prostu nawiążę do nich. Ewa pisała, że czuwanie nad rentownością czy inne pomiary pomagają też zespołom samo
organizującym się. Później Gosia napisała, że cześć, według teorii autodeterminacji, autonomia, dopasowanie kompetencyjne, możliwość dążenia do mistrzostwa i relacje warunkują motywację wewnętrzną i wysokie zaangażowanie, czyli to, co mówiłeś, że wewnętrzne zaangażowanie. Paulina napisała, że polecam przełamywanie schematów Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, Rudger, chyba Rudger, tak, Bregman. Następnie Ania, myślę, że mentalność i podejście osób, które tworzą organizację, ma znaczenie. Jak u was wygląda rekrutacja? Jak sprawdzacie, czy kandydat się sprawdzi i odnajdzie? Myślę, że to po części już odpowiedziałeś, że chodzi głównie o tę dyskusję wtedy, tak? Że nie ma jakiegoś szablonu. Chyba, że macie szablon, że to jest akurat ta kawiarenka i ta kawa, nie wiem. Wiecie, jakbyśmy zrobili szablon, to z teorii gier będzie wynikało, że da się go ograć. Mhm. Nie? Więc znajdzie się ktoś, kto będzie idealnie przeprowadzał rozmowy w kawiarenkach i nie wiem, czy cudnie zjadał ciastka i czarował nas na spotkaniu, po czym okaże się, że w pracy będzie do niczego. Więc ja się bardziej wierzę w ludzi i w to, że nasza empatia pozwoli nam coś takiego wyłapać, niż zrobić taki szablon, że jeżeli odkłada widelczyk po zjedzeniu ciastka i będzie to głośno, to dostanie minus 2 punkty zamiast jednego. No tak, tylko teraz z drugiej strony patrząc, to też no ja rozumiem to, oczywiście, jak nie ma szablonu, to się nie da ograć, ale z drugiej strony jak tego nie badamy, to tego też nie mierzymy, nie? Więc pytanie, czy nie, macie jakikolwiek standard, że minimum 3 osoby muszą pójść na tą kawę, albo jak nie ma ani jednego weta, to wtedy przyjmujemy, no jakieś, nie wiem, tam zasady chyba macie. Do tej pory było tak, że szacowaliśmy, z którymi osobami taka nowa osoba będzie pracować bezpośrednio, czy będzie miała tą bezpośrednią relację w pracy, i te wszystkie osoby, które będą na punktu styku, muszą z taką osobą się spotkać i porozmawiać. I teraz jesteśmy bardzo bliscy podjęcia takiej decyzji, że cała firma musi się zobaczyć, przynajmniej albo cały zespół musi się zobaczyć z taką osobą. To jest trudno skalowalne, ale dokładnie. Zaczyna nam się układać w głowie, że to jest tego warte. Tak, a to tak tylko podpowiem, że pewna firma z Krakowa właśnie długo pracowała w takiej rekrutacji i w chwili, kiedy zaczęli się skalować, to już było nie do uniesienia, nie? Więc może warto już teraz wypracować jakiś model, tak jak mówi, że tylko te osoby, które będą pracować bezpośrednio. Marcin jeszcze tutaj napisał wcześniej, że czy ktoś czuwa w jakikolwiek sposób nad rentownością, czyli typowy kontrolik finansowy, nie od strony księgowej, podatkowej. Dobra, to na to chętnie odpowiem. Wszyscy czuwają. Mamy w firmie taką transparencję, że z jednej strony każdy w firmie ma dostęp do czegoś w rodzaju ksiąg podatkowych. W sensie możemy zobaczyć, na co wydajemy pieniądze, ile mamy obecnie pieniędzy na koncie i gdzie wydajemy, gdzie zarabiamy pieniądze. Więc tak naprawdę wszystkie faktury w każdą stronę są transparentnie dostępne dla każdego. Ale to, że te informacje są dostępne, nie znaczy, że to jest transparencja, bo tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Więc dostarczamy też firmie takie agregaty, które mówią o tym, mamy takie swoje własne KPI i wykresiki i pokazujemy, ile mamy powietrza. Mówi się o tym, że pieniądze dla firmy są jak powietrze dla ludzi, bo firma oddycha pieniędzmi. Więc pokazujemy nasz cash flow, pokazujemy, ile jeszcze, na ile mamy zapasu, jak wygląda struktura naszych klientów, struktura naszych produktów, struktura naszych kosztów. I dzięki temu, że takie agregaty utransparentniamy, to one są bardzo strawne do zjedzenia. W sensie każdy w firmie jest na takim poziomie, w którym jest w stanie zobaczyć na wykres i powiedzieć, zostało nam jeszcze kasy, nie wiem, na 4 miesiące życia firmy. To znaczy, że może czas, że jest, albo że jest dobrze, albo zostało nam, nie wiem, kasy na miesiąc, to za dwa miesiące może nie będzie wypłat, to może zróbmy jakieś krótkoterminowe decyzje o tym, że nagońmy więcej klientów krótkoterminowo, nie? Albo wypuśćmy produkt, który wiemy, że się sprzeda, ale nie chcemy go robić, po to, żeby zarobić pieniądze. Więc ta odpowiedzialność, kontroling rentowności jest w całej firmie, odpowiedzialność oczywiście jest zarządu, tak? Czyli jeżeli wszyscy w firmie abstrakcyjnie, to ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale wszyscy w firmie są zainteresowani tym, gdzie jesteśmy obecnie z kasą i jak wyglądają nasze zarobki i sobie podejmują
najwłaściwsze decyzje biznesowe w swoich obszarach, tak żeby ta rentowność była właściwa. Ale jeżeli się nie uda, to ja razem z Kate będziemy świecić oczami i zapewnimy tak, żeby pieniądze na pensję były. Okej, to podbiję to pytanie. Bo oprócz tego, że są bieżące wydatki i przychody, to jeszcze kwestia jakiegoś planowania cash flow na przykład, tak? Albo planowania strategicznego, jak będą się finanse kreować. Więc pytanie, czy robicie taki proces, czy planujecie to, czy po prostu niech się dzieje i się dzieje? Nie, nie. Mamy taki proces. Planujemy i średnio, i długoterminowo. W sensie wiemy, dokąd chcemy dojść. W sensie, jak będzie wyglądała nasze produkty, nasi klienci za 2-3 lata. Czyli jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało, bo wiecie, zapisać sobie to w kamieniu i tam iść nie sprawdzając, to niekoniecznie jest dobra opcja. Ale też mamy takie comiesięczne i cokwartalne spotkania, na których rozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy teraz i gdzie będziemy za kolejny kwartał. Po to, i znowu, w tym bierze udział cała firma. Dlatego, że każda osoba pracując w firmie ma wpływ na to. I podjęcie decyzji o tym, że pod koniec roku rusza szkoła dla product ownerów i liderów, a na początku tego roku rusza szkoła dla scrum masterów, to była decyzja naszego zespołu, że nie zrobimy tego na odwrót, bo tam są jakieś zależności. Więc pilnowanie tej rentowności i zarządzania to jest znowu cały zespół. Mamy to. Tak, a ja pytam bardziej o taki zarządczy cel na przykład na kwartał, ale z punktu widzenia finansów, nie? No bo produkty, wizja to jest jedna, a pytanie, czy w ogóle planujecie finanse, czy po prostu te finanse muszą dogonić waszą wizję? To ja chyba nie rozumiem pytania i zadam je bardzo w drugą stronę. Czy to nie jest tak, że optymalne wykorzystanie finansów jest wtedy, kiedy jest zero na koncie spółki? Zależy od kontekstu, ale tak. Bo jeżeli jest zero, to znaczy nie mamy marnujących się finansów, pieniędzy, tak? No tak, jeżeli uwzględniamy w tym jakąś poduszkę finansową, nie? Mhm. Tak, to jest kwestia zarządzania ryzykiem. Ale optymalnie jest, kiedy zapłaciliśmy wszystkie nasze rachunki, nie mamy marnujących się pieniędzy na koncie, bo wszystkie zainwestowaliśmy. Tak, jeszcze wracając na chwilę do tematu rekrutacji, Marcin tam wtedy napisał, że u mnie wprowadziliśmy zasadę, że przyjmujemy do pracy jednogłośnie, przy czym właściciel ma prawo weta. Więc jak to u was wygląda? Jest to prawo weta? Chyba nie mamy tak sformalizowanego procesu. Okay. Czyli jak się pojawi, to będziecie wiedzieć. Znaczy, znając Kate, no jeżeli ona nie będzie pracowała z taką osobą, to czemu ona ma mieć prawo weta? Mhm. Jeżeli przyszedł do niej cały zespół, powiedział, mamy kasę na zatrudnienie takiej osoby, bo znamy naszą rentowność, chcemy ją zatrudnić, bo dobrze nam się z nią pracuje i mamy przestrzeń w firmie na to, żeby ona miała co robić i firma jest w stanie ponieść koszty organizacyjne i społeczne zatrudnienia nowej osoby, no to ja sobie nie wyobrażam, dlaczego ktoś miałby przyjść powiedzieć, że to nie. Jasne. Wiesz, to jeszcze mam dwa pytania o takie wnioski, bo brakuje mi albo... No trochę mi brakuje tych wniosków co do tych piłkarzyków, bo powiedziałeś, że tak się stało, jakie są efekty, ale na pewno masz jakąś refleksję, co by można zrobić, żeby te piłkarzyki jednak nie szkodziły. I to raczej nie chodzi o kolor koszulek, tylko coś głębiej, nie? Czy ten zarząd rzeczywiście rzucił im ten stół i bawcie się, i ich nas nie interesuje, czy po prostu tam już był jakiś problem wewnętrzny i po prostu te piłkarzyki były zapalnikiem, żeby to poszło? Mogły być katalizatorem. Cześć Sebastian. I wydaje mi się, że to znowu jest kwestia świadomości, że może zamiast kupić tych piłkarzyków, wiecie, ja nie byłem wtedy w zarządzie tamtej firmie, nie miałem tych informacji, które oni mieli, więc mogę powiedzieć, gdybym przetofnął się te 10 lat do tyłu, miał te informacje, które mam dzisiaj, to może zamiast wydać kasę na piłkarzyki, to bym poświęcił czas na zmarnowanie go i na to, żebyśmy... I zatrudnił facylitatora, który
spowoduje, że będą dyskusje o czymś i spowoduje, że te dyskusje będą. Bo wiecie, generalnie zatrudniamy do firmy mądrych ludzi i oni wszyscy powinni się być w stanie dogadać. Czasami brakuje tego zapalnika, który powoduje, że oni się odważą o czymś porozmawiać i ktoś im powie, że w ogóle można o takich rzeczach rozmawiać w firmie. To się określa jako dusza towarzystwa, tak? Słuchaj, bo chyba czas nam się kończy, to jeszcze bym ci chciał powiedzieć, że bardzo podoba mi się stwierdzenie parkujemy temat, ja go kupuję. Powiedział kierowca. No, jest świetne to jest, poza tym wiesz. No i też zwróciłeś uwagę na pewne rzeczy, nie wiem, czy może się rozpitować, że komunikacja między pracownikami, zespołami czy zarządem, czyli ta świadomość, o której też wspomniałeś w firmie, każdego pracownika z tym, co się ogólnie przede wszystkim dzieje, powoduje zrozumienie działań, decyzji, wyklucza pewne hejty, jakieś tam niezadowolenia, jakieś zgorzknienia tam z firmy, bo ten ma to, a ja nie, wiadomo, nie? Więc to jest bardzo cenna taka, cenny case na to, żeby uniknąć tych rzeczy. Myślę, że to jest jeden z takich ważniejszych punktów, które powodują, że firma odnosi sukcesy tym bardziej interpersonalne, nie? Mhm. Tak, to się pracuje po prostu, nie? Nie ma zamordyzmu, nie trzeba wprowadzać, co jest już średniowieczem, nie? Powiedzmy. Tak. Ale też musimy pamiętać, że osoby, które chyba najlepiej się odnajdą w takim środowisku, to jest pewna grupa społeczna, która będzie miała pewne potrzeby, ale nie zapominajmy też, że jest cała gro osób, która na przykład lubi zadaniowość, lubi niekoniecznie proste, ale konkretne zadania do wykonania w konkretnym czasie i nie mają potrzeby wychodzić gdzie indziej, a już tym bardziej nie mają potrzeby na przykład integrować się i na przykład przenikać działy, a jeszcze nie daj Boże przejmować i oddawać obowiązki w takiej konfiguracji. Więc to też jest na pewno oferta, która jest wycelowana też w daną grupę społeczną, nie? Mam taką anegdotę jeszcze może na koniec. Mhm. Łukasz, nie wiem, czy kiedyś mówiłem też o tym. Znam taki przypadek z KGHM-u, kiedy przyjechała jakaś grupa ludzi z Francji, jakieś innowacyjne metody pracy, współpracy i zarządzania w ogóle. To była grupa z Francji, jakichś ludzi. W tej chwili z perspektywy czasu myślę, jestem prawie pewien, że to była forma jakaś idąca w kierunku turkusu. Ale po pół roku pracy stwierdzi, że bo oni mieli tą metodą wiele sukcesów w różnych częściach świata i oni po pół roku zrezygnowali i uznali, że w Polsce to się nie da. A kiedy to było? Jakie lata? Tak, to było może, no na pewno naście lub więcej, około 100 lat temu. No w Polsce... Tak, także tu wracamy do mentalności grup społecznych, o których mówiłeś i tych mikroklimatów, zwłaszcza w dużych korpo, nie? Gdzie rzeczywiście te grupy sobie funkcjonują tak, jak są, im jest wygodnie, jedni żyją tak, drudzy inaczej. Tak, no raz, no takie ogródki, powiedział bardziej, bo to funkcjonuje się zazębia, ale tam dzieją się różne dziwne rzeczy, więc trzeba tam raczej być mocnym. No taka ciekawostka tylko. W Polsce dystans do władzy jest zupełnie inny niż na przykład w Szwecji, nie? Powtórz. W Polsce dystans do władzy czy do autorytetów jest zupełnie inny niż w Szwecji. Nie, nie już, te metody, już, tak. A to byli Francuzi. Metody, które działają u nas są inne niż u nich. Na pewno. Tak, mentalność nawet. No dobrze, mamy minutę oficjalnie, więc czy macie jeszcze jakieś pytania? Tutaj? Parkujemy temat. Parkujemy temat tak. I później można na LinkedInie. Myślę, że warto trochę kiedyś się spotkać może jeszcze. Tak, Marek mi powiedział, że w ogóle mieszka tutaj zaraz na Autoszynie, także tam można się spotkać. Sąsiad. Tak, sąsiad. Tak, jestem z Wrocławia, z Gaju. Zapraszam, jakbyście kiedyś chcieli ze mną pogadać, to zapraszam na LinkedInie, możemy pójść kiedyś na kawę pogadać. Jestem na to otwarty. I zapraszamy w ogóle do nas do biura, jakbyście kiedyś chcieli zobaczyć tę firmę, nie? Zobaczyć. Biorę to. Jednorożca. Luke, dzięki wielkie za zaproszenie. Było mi niezmiernie w ogóle z wami wszystkimi rozmawiać i z tymi, co zadawali pytania, ich nie widziałem, i z wami, którzy pofatygowali się do studia. Przykro mi, że was nie mogłem zobaczyć, ale rozchorowało mi się dziecko w zasadzie dzisiaj w nocy i była taka szybko łatanie z Lukiem. Okej, to ja może jednak będę zdalnie. Nie chciałbym nikogo zarazić.
Tak, ale powiem szczerze, że było bardzo dużo ludzi dzisiaj, także zrobiłeś furorę. Zwłaszcza na LinkedInie to rekord, ponad 30, może nawet więcej. Ale powiem ci, że to jest dopiero drugi LinkedIn, także rozkręcamy się. No, cieszę się, że rośniecie, nie? Tak, a wy też bardzo rośniecie. Myślę, że jeszcze wrócimy do jakiegoś case'u z Brass Willow, bo jesteście kopalnią case'u. Sami w sobie, jak i to, co wy robicie. Także bardzo dzięki tutaj. Ktoś już dziękuję, także ja też dziękuję wszystkim na LinkedInie, na Fejsie i na innych mediach. Super, że z nami byliście. 28 lutego maja jest wypad w góry z naszą społecznością. Kto chce, to zapraszam. Informacje na Fejsie były szczegółowe. A już za miesiąc, drugi piątek miesiąca będzie o Impact Investingu, czyli finanse dla firm, które działają z sensem, więc może dla was też. Myślę, że też. Dzięki raz wam wszystkim i dzięki wszystkim. I Marek, tobie też dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Udanego dnia. Hej, trzymajcie się. Teraz będzie chwila takiego mulenia, także... Już to...